Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Vicery. Witam was już w kolejnym odcinku, zagramy w grę pod tytułem Mountain Blade Bannerlord. Dzień dobry, witam serdecznie moich wspaniałych widzów, ludziska. Standardowo na początku odcinka, panie gałganie, jeden z drugim, zostaw pan łapeczkę w górę, żeby jak najwięcej osób na ten kanał natrafiło. Oczywiście standardowo również zapraszam do pisania jakichś wszelkich komentarzy pozytywnych, negatywnych, czy jakichś tam porad, do tego też właśnie zachęcam. I standardowo podziękowania dla sponsorów tego kanału, którzy mają bardzo fajne bonusy, wcześniejszy dostęp do materiałów i przede wszystkim mają prestiż, panie, bo są wypisani na filmach. Ja no żartuję oczywiście, ale dzięki dla sponsorów za wspieranie tego kanału. Ogólnie ludziska, tak, co ja wam mówiłem po przyszłym odcinku? W przyszłym odcinku wam powiedziałem to, że postanowię, że poza odcinkiem pozbieram sobie jednostki i dam tutaj do tego miasta, ale pomyślałem sobie, że kurde, wait the second, to nie będzie dobre, z tego powodu, ludziska, że w tym momencie teraz będą mogły się dziać najciekawsze akcje, ponieważ kiedy ja będę jechał teraz w tym momencie na tereny naszej Batanii, no to w tym momencie może ktoś nam to miasto zaatakować, więc być może będziemy mieli dzisiaj jakąś fajną, epicką obronę naszego miasta, więc postanowiłem, że jednak pozbieram te jednostki na odcinku. I jakie są plany? Kurczę, sorry, ludziska, że będę co chwilę tak, będę przerywał gadanie, ale właśnie skończyłem obiad 5 minut temu i źle się czuję, za dużo zjadłem, więc dzisiaj może youtuber z pasji się zżygać na filmie. No może być ciekawie. Ale tak, w tym czasie właśnie mogą nam tutaj ludziska atakować miasto, więc może być dosyć ciekawie. No i przede wszystkim, cóż, jakie są plany? Zbieramy ludziska jednostki batańskie i od razu te jednostki transportujemy tutaj do tego naszego miasta i myślę, że więcej nie będę. Raz tylko pozbieram maksymalnie ile mogę wziąć jednostek, czyli mogę wziąć ludziska 96 osób. Pozbieram ich maksymalną ilość, dam do tego miasta i myślę, że więcej już jednostek nie będę tutaj wsadzał. Resztę jednostek pójdę potem po raz kolejny po wioskach i tamte jednostki już będą do mnie przynależeć. Takie są plany. Ogólnie tak, mamy 15 tysięcy. 15 tysięcy mamy. Najwięcej niestety płacimy za garnizon w Jakulan, ale to nic, ponieważ w Jakulan, jak wiecie, nam się budują kolejne budynki, które tam mamy kilka budynków, które dodadzą nam troszeczkę więcej wpływów z podatku, więc myślę, że spoko. No i też nie ma co ukrywać, dopiero to miasto zostało również zdobyte, więc na razie ono nam zbytnio jakichś dużych profitów nie daje. Ale to miasto jest mega fajne, bo kilka osób zobaczyło, ja też teraz zobaczyłem, że to miasto ma 5 wiosek dookoła, co jest mega spoko sprawą. No bo dzięki temu będziemy, moi drodzy, mieć jeszcze większe wpływy, więc bardzo fajnie. Dobra, ludziska, nie ma co przedłużać, jedziemy od razu na teren Batanii. Ogólnie tak, co wam to jeszcze powiem, jeżeli chodzi o mapę kampanii. Tu jest jedna armia zebrana, batańska. Tutaj widzę, że jest zamek oblegany przez Imperium. Najprawdopodobniej przez Imperium, bo w sumie na razie walczymy tylko i wyłącznie z Imperium. I walczymy jeszcze z, tak, i z drugim Imperium walczymy. Z północnym również. Całe szczęście, że na razie z Wlandią się nie bijemy. To jest mega spoko sprawa, bo jak wiecie, to miasto należy przy Wlandii, więc ono będzie łatwym celem, kiedy już będzie wojna z Wlandią. No ale na razie nie mamy tego, więc spoko sprawa. Dobra, ogólnie jest troszeczkę ciekawe, bo też jak wiecie, mamy mało tych jednostek i ja się strasznie pomału poruszam i boję się, że jacyś bandyci będą chcieli mnie dopaść i że ogólnie będzie dosyć nieciekawie. No ale zobaczymy. Więc nie wiem, czy ja chcę nawet czas przyspieszać. O właśnie, 49 bandytów. Jak ja mam tędy przejść? To lepiej chyba tędy pójść, szczerze mówiąc. No niestety, no pomału się poruszamy. No nic, my dzisiaj nie zdziałamy tutaj za bardzo. No bo kurde, no muszę mieć więcej jednostek. Okej, widzę, że jest kolejna armia organizowana. A, i ogólnie ludzka, wyszła nowa wersja do Mountain Blade Bannerlord. Wersja 1.58. Ja tą wersję ściągnąłem i zainstalowałem. Aczkolwiek problem jest taki, że kiedy odpalam na wersji 1.58 Mountain Blade'a, to mi crashowało. No i musiałem z powrotem powrócić do wersji 1.57, sprawdzić spójność plików i dopiero wtedy mi się Mountain Blade odpalał. Bo tak jak miałem wersję 1.58, to Mountain Blade wcale nie chciał się ludziska odpalać. Więc tak troszeczkę lipa, no ale okej, dobra, zobaczmy jak my w ogóle jesteśmy przeciążeni. Już chyba trochę, ja no już w sumie jest dosyć spoko, chociaż i tak szybko się nie poruszamy. Ale ogólnie już chyba nie jest tak źle. Zobacz nasz ekwipunek. No, dalej jesteśmy dosyć mocno przeciążeni. Mimo tego, że mamy sporo koni, to dalej wygląda to niewesoło. No, ale to nic, zbierzemy jednostek tyle, ile można. Zajdziemy od razu do Sargot, bo w Sargot też pewnie będą jakieś jednostki. Jak widzicie, w ogóle tutaj nam się pełno panoszy ludzi ze Sturgi, co jest w ogóle dziwne, bo Sturgia jest na północy całkowicie, a tutaj już jest południe, tu już są zaraz pustynie.
Więc dosyć powiem wam, że ciekawie. No, dzisiaj ludzka ogólnie, jak oglądacie ten materiał, to o godzinie 16 jest livestream, więc was zapraszam. Prawdopodobnie w komentarzu, jak zawsze, podlinkuję wam link do live'a, który będzie... O, panie, co prawda są to sami rekruci, ale to nic, bo my tam mamy budynek, który odpowiada nam za trenerstwo, więc spoko. O, no i dobra, już się szybciej poruszamy, więc gituwa. No, mamy budynek, który odpowiada za... który odpowiada za trenowanie naszego garnizonu, więc ogólnie spoko sprawa. Dobra, jedziemy na nasze tereny ludziska, będziemy sobie rekrutować nasze jednostki piękne, wspaniałe. No i powinno być ogólnie spoko. Dobra, no i dowieziemy sobie te jednostki, jak już wam mówiłem, dowieziemy sobie je do garnizonu. I powinno być w miarę sympatycznie i już jakiś tam garnizon będzie, myślę, że zdolny do obrony. O, proszę bardzo. No i pięknie. No i piknie. Dobra, jedziemy teraz tutaj, do tej wioski. Okej. O, widzę, że kurde, chyba... Tak, nasi niestety zostały, jedna nasza armia została rozgromiona przez najwyraźniej Imperium. Co nie jest jakoś szczególnie fajne, no ale... No cóż, mówi się trudno, żyje się dalej. Pojedziemy sobie na pewno do miasta i z miasta sobie zrekrutujemy zaraz jakieś tam jednostki. I powinno być ogólnie spoko. No i zaraz naszemu miasteczku się przyjrzymy. W sumie czekajcie, my możemy, tutaj mamy przecież specjalny panel. I wioski. No i tak, zobaczcie, milicja nam tutaj rośnie do góry, bardzo fajnie. Jedzonko też. Garnizon 206 mamy, lojalność tam rośnie o 1, spoko. Spoko, 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 mury mamy level 1, ochrona, ale dosyć spoko. Dosyć powiem wam, że spoko to wygląda. Dosyć spoko. I zobaczcie, w sumie nasze prosperity jest na dosyć wysokim poziomie, jakby nie patrzeć. No. Wow, zacnie. Dobra, czy stąd jednostki wziąłem, ludziska? Wziąłem stąd jednostki, okej, już mamy 42 jednostki. Wow, powiem wam, że bardzo szybko zbieranie jednostek trwa w tym Mountain Lade. Co jest mega spoko sprawą zresztą. Nie będę narzekał na pewno. Okej, no niestety są to same ludziska, sami rekruci. No ale dobra, no wyszkolą nam się w tym garnizonie, nie będzie aż tak źle. Najgorsze jest to, że ja będę musiał od początku swoją armię zbierać. To będzie takie 2 na 10. Kolejna armia, okej. Nie, nie chciałem produktów kupować, goddammit. Chciałem więcej ludzi, tutaj nikogo nie ma w ogóle. Myślałem, że więcej jest zdań do jednostek wylewelowanych po stronie botańskiej, ale powiem wam, że tak dosyć... dosyć nie bardzo i w ogóle tutaj tych jednostek zaczyna brakować. Pewnie ktoś tutaj już sobie porekrutował kilka ich. Okej, okay. Widzieliście? No i to już jest luksus. To już jest, kurczę, luksus. Super. Dobra, weźmiemy sobie z tego miasta, również perkrutujemy. Ogólnie chciałbym też pójść w końcu na jakiś turniej. Taki fajny. W Mountain Lade. W Bannerlordzie i prawdopodobnie za jakiś czas będę chciał się udać. Dobra, tutaj coś mamy. Tutaj niestety nic a nic nie ma w tym mieście. Dobra, tu jednostka, tutaj jest wioska spalona nasza. Dobra, idziemy do tej. No, powiem wam, że na tych ziemiach botańskich bardzo dużo różnego co jednostek się panoszy. Jakieś karawany, bandyci i w ogóle. No ale okej. Tutaj też nikogo nie ma? O mój Boże. Halo. Patrzcie, ile tu jest wiosek poplądrowanych. Toż to szok. Dobra, chodźmy tam. Ale lipa. No. I ogólnie Luiska, co wam jeszcze powiem. Jak już włożymy ten garnizon, to szybko rekrutujemy kolejne sobie jednostki dla nas, już dla naszego oddziału i od razu dołączamy się do armii i idziemy na front. Idziemy na front, z tego powodu, że na froncie łatwo sobie jednostki wyszkolimy, a oczywiście do tego dążę. Zobaczę, czy mam jakiś level. Nie, niestety levelów nie ma, ale mogę sobie dać kolejny wolny atrybut mam. I co ja będę chciał pójść, ludziska? Myślę, że pójdę troszeczkę w to. A, czwarty punkcik. No i gituwa. Okej, okay, spoko. Dobra, kolejne jednostki sobie bierzemy. Okej, okay, są tu. No, większość to sami rekruci niestety. Ale to nic, bo my chyba mamy jakieś tam punkty umiejętności, które pozwalają nam te jednostki szkolić. Więc nie będzie źle. Na pewno nie będzie źle. Dobra, ciśniemy do tej wioski. Ale zobaczcie, ile tu się porusza jednostek po tej mapie. Ja pierniczę. No tak, porównując teraz do Warbanda Prophecy of Pendor, którego teraz nagrywam też. No to powiem wam, że na tej mapie znacznie więcej się dzieje. Znacząco więcej się dzieje. Tu jest ta armia. W sumie może pomóżmy im, to przy okazji nam się noski wyszkolą.
A, pomóżmy tej armii. A, co się będziemy. Tylko tak, ja bym chciał jeszcze zobaczyć, czy tutaj mamy jakieś level upy. No, coś my tutaj mamy. Zróbmy taką współdzieloną armię. Myślę, że będzie spoko. O mój Boże, ile tu jest osób... O kurde, ile tu jest osób do wyszkolenia. Chore rzeczy. Okej, no powiem wam, że dużo kasy straciliśmy, ale okej. Dobra, idziemy. Miałem nadzieję, że może jakieś fajne fanty nam się uda wyrwać z tego zamku. Byłoby całkiem spoko. Dobra, chodźmy tutaj. O, w sumie moglibyśmy z tym gałganem zawalczyć. Myślicie, żebyśmy dali radę? On ucieka. Jakie on ma poruszenie? 5-5. Nie złapiemy go. Nie ma szans. Dobra. Dołączamy do armii ludziska 86 jednostek. To jest tylko, już kończy budowę obozu. I zaraz najprawdopodobniej będziemy atakować. Widzę, że tutaj taran buduje. A nie, jednak nie buduje taranu. Wstrzymał się. No to moi drodzy, ciśniemy 86 jednostek, więc tutaj raczej żadnego większego problemu nie będziemy mieć. Myślę, że damy sobie radę na spokojnie. Okej. No i właśnie ludziska. Nie wiem, czy oglądaliście film informacyjny. Ale w filmie informacyjnym mówiłem, że w piątek pojawi się nowa seria na kanale, co prawda dla sponsorów. Ale wiecie, jak ktoś chce mieć szybciej tą serię, to może zawsze kupić sponsora. 5 zł nic nie kosztuje praktycznie. A wiecie, abyście mieli wcześniej serię z pewnej gierki. Oczywiście cały czas nie będę mówić, co to za gierka. Sponsorzy tylko będą wiedzieć, chyba że któryś ze sponsorów gałganów zdradzi, co to jest za seria. Ale mam nadzieję, że nie. Kurczę, zobaczcie, ale tu jest jednostek. Co ja mogłem tam podbyć z koniem? Na koniu, bo moja postać niestety dosyć długo się porusza. W ogóle jeden z widzów napisał, że teraz dzięki tej zbroi moja postać wygląda jak jakiś rodocki kusznik. I w sumie to prawda, bo te zielone kolory bardzo podobne do... I ta zbroja bardzo podobna właśnie do rodoków. Oho, oho. Pyk! Oho, oczywiście spudłowałem. Pyk! Oż ty gnoje jedne. Dobra, ciśniemy. Patrzcie, tutaj siadają do tych. Gdzie mi tu? Headshot. Okej, wbijamy na drobinę. Widzę, że taranów nawet gościu nie chciał budować. W sumie nie dziwię się, bo zobaczcie, te mury są dosyć niskie i tutaj w zupełności nam wystarczą te drobiny. Dobra, wbijaj, panie Weiss. Wbijamy, wbijamy, wbijamy. Na mury. I zaraz tu będziemy siać rozpierduchę. Musimy pójść na tą wieżę, bo tam są jakieś jednostki. Więc chodźmy czym prędzej. Co tu tutaj? Wszyscy kurde giną. Słyszę dźwięki umierających ludzi. Czy on rzuca przez podłogę? Gościu zabił kolesia przez podłogę. Holy fuck. Okej, ja już powiem wam, że nie mam pytań. I co, ja tylko jedną osobę zabiłem? Tylko jedną osobę. O, ile tu ludzi. A powiem wam, że to robi wrażenie. No ale dobra, zwycięstwo jest nasze, ludziska. 1 punktów renomy. No dobra, zawsze coś. Ogólnie punkty renomy nam się przydadzą do założenia naszego kresu, bo potrzebujemy mieć trzeci poziom renomy. Więc wszystko jak najbardziej nam się tutaj przyda. Okej, no widzę, że tutaj nic ciekawego nie dostaliśmy. Ale mamy ogólnie ludziska głosowanie. Widzę, że to armia jest zrobiona. Mamy chyba głosowanie. Jak mi się wydaje, na temat tego, kto ma to dostać. Więc w sumie chodźmy zobaczyć. Albo i nie. Nie, nie mamy. Nope. Ale czekajcie, zobaczmy jak wygląda status sił. No, Western Empire, kurde, jest jeszcze dosyć silne. Jeszcze jest dosyć silne, no ale okej. Dobra, zobaczmy tutaj jak wygląda statystyka, jeżeli chodzi o nasze jednostki. O, kilka osób tutaj wylewelowało. Powiem wam, że ci w ogóle wlandańscy kusznicy będą... Oni są spoko na mury. Powiem wam, że oni są spoko na mury miasta. Na pewno trzeba będzie więcej wpływów sobie zorganizować. Nie ma to tamto. Bo będę chciał sobie wziąć kolejne włości przyjąć pośród batanii. Dobra, w sumie czekajcie, to ja mogę zrobić taki myk, że mogę sobie wejść tutaj. Tutaj. I mogę sobie dać właśnie... Nie, do garnizonu. Gdzie? Jaki donate z garnizonem? Donate to tylko na moich live'ach są. Chciałem sobie pójść do... tutaj, jeżeli dobrze... O, dokładnie. Dam tych dwóch gałganów, żeby mieć jakieś tam wpływy. Okej, nie wiem ile punktów wpływu dostanę, ale... Pff, nic praktycznie. Okej, cudownie. Cudownie. Dobra, czekajcie ludziska. Chodźmy sobie w takim razie do tej wioski. Tutaj weźmiemy kolejne osoby. Oni prawdopodobnie chyba będą chcieli iść na lagetę.
Tak, oni będą chcieli iść na lagetę ludziska. O, teraz będzie głosowanie na temat tego, kto ma ten zamek dostać. Dobra. O, no i tu troszeczkę mamy jednostek. O, no i super. Dobra, zobaczmy. Okej, widzę, że tutaj Gaugan Kalado chce. Wszyscy tutaj widzę, że aprobują. Ja już widzę, że nie mam więcej możliwości. Ja na nikogo nie będę głosował, bo sobie te punkty wpływu chcę jak najbardziej stawić. Pryndor ludziska najwyraźniej dostał zamek. No wy gałgany jedne, a kiedy znowu ja dostanę? Kiedy Weiser dostanie? Halo? Dobra, ta oni ewidentnie chcą iść na lagetę, wiecie? Dobra, pójdziemy pomóc im z tą lagetą. Pójdziemy pomóc im z tą lagetą, przekazuję jeszcze trochę nam się jednostki. A czy chyba oni idą na lagetę, nie wiem. Nie, oni idą na zamek Hertogea. Ale tu będzie picka bitwa, ja widzę chyba. Chociaż oni uciekają. W sumie mogliby zdobyć tą lagetę, chociaż to jest dosyć spory garnizon, więc nie wiem, czy byśmy sobie poradzili, ale wydaje mi się, że tak. No ale dobra, to nie ja tu decyduję, tylko ten Gaugan. Pomóżmy im troszeczkę, bo jak już mówiłem, chcę sobie te jednostki wylewelować, a znowu nam tutaj atakują ten zamek Veron, który dopiero co zdobyliśmy. No i najlepsze jest to, że to ta armia, która ma ponad 500 jednostek, atakuje, więc najprawdopodobniej do tej bitwy ludziska dojdzie. Jeżeli oczywiście złapiemy. My tutaj powiem wam, że dosyć pomału się poruszamy. Ale oni są w trybie obozu, ale już właśnie przerwali. Jak oni się poruszają? 2-3. No złapiemy, wpierdzielimy tej armii. Nice. Najwyraźniej bitka będzie za dnia. Wczesny poranek. Dobra ludziska, no mi to się podoba. Wezmę sobie kawalerię. Weźmiemy sobie kawalerię. Dobra panowie, chodźcie tutaj za mną, gałgany jedne. Okej, mamy piękny, o w sumie... Dobra, niby jest ranek na mapie kampanii, a tutaj mamy jeszcze troszeczkę zmierzch taki. No ale okej, nie wnikajmy. Ja sobie pójdę kawalerią od tej flanki, ich zaatakujemy sobie. No to jest bliska, to jest Imperium, więc oni też troszeczkę pewnie tej kawalerii swojej będą mieć. Chociaż nie, no 8 jednostek mają kawalerii. No nieźle. Zobaczcie, jaką piękna batańska kawaleria. Ogólnie powiem wam, że piechota batańska jest mega spoko. I powiem wam, że nawet kawaleria nie jest najgorsza. Co prawda nie jest to najlepsza kawaleria w Mountain Blade'ie. Ale prezentuje się dosyć ona spoko. Dosyć spoko się ona prezentuje. Gaugany nawet na nas, jak widzicie, nie szarżują. Spoko sprawa. My tutaj ruszymy naszą kawalerią. Ich pięknie zaszarżujemy na nich. Okej. No to chronię prawą flankę, panie. God damn it. Chronię prawą flankę. Oni tu się nawet nie ruszają. Oni się tutaj nawet nie ruszają. No oni wiedzą, że my mamy przewagę. Zresztą widać to po pasku. Więc spoko sprawa. Church? No to church, panowie. Wow, już tu we mnie wbijają gałgany. O, tamci ciekawą formację przyjęli. Pyk. O, oczywiście nie trafiłem. Oh yeah. No come on. Come on, leszczyku. Pyk. Nie masz ze mną szans, gałganie jeden. O ty, wow. Pięknie, pięknie. Dobra, i tutaj zobaczcie tylko ile jest zielonych napisów. Zobaczcie jak tutaj gałgany właśnie giną od naszych ciosów. No powiem wam, że ta w końcu lepsza zbroja już jakoś tutaj ochrania. Dobra, uciekajmy stąd, bo ja w środek nie będę wjeżdżał. W tej grze jest naprawdę bardzo łatwo zginąć. Dobra, uciekinierzy. Gdzie tu uciekacie? Jak najwięcej was tu trzeba pomordować. Gałgany jedne. Z kosami. Nie, co oni za armię mieli? Zobaczcie, oni mieli armię dosłownie wyśniaków. Goście z sierpami uciekają, jacyś wieśniacy z wiosek zabrani. No, nieźle. Naprawdę nieźle. Patrzcie, no... Armia wieśniaków dosłownie. Czy to spoko, czy nie? Dla nas na pewno spoko. No co prawda, wiecie Luiska, nie powinienem się śmiać, że oni mają wieśniaków, bo mój oddział na razie też to praktycznie są wieśniacy. Niewyszkolone jednostki. O, widzę, że kawaleria doszła. Chodźmy na kawalerię. No ale wiecie, no ja tutaj te jednostki szkolę dosyć ładnie. O kurde, jak się zatrzymał sprytnie. Jak się sprytnie pan Gaugan zatrzymał. Pyk, okej, 22 damage'u. No, gość ma dosyć dobrą zbroję. Ale to jest jakiś Asyryjczyk, widzę. Tak, to jest Asyryjczyk. Jakiś Arab się dołączył. Weiser Church. Church'uje, panie, cały czas. Tak, oni mają, no, asyryjskie jednostki.
Okej. Okay. Widzicie, znowu jest jakiś dziwny glitch. Jakieś widać koło jednostek, tak jak gdyby... Jak gdyby takie poświaty. Dziwnie to wygląda, no ale okej. No dobra, kilka osób zabiliśmy w tej bitwie. Spoko sprawa, im więcej doświadczenia, tym lepiej dla nas. Ogólnie muszę zaraz się przyjrzeć tej zakładce... zakładce... umiejętności mojej postaci, bo widzę, że tam będę musiał troszeczkę focus pointów wydać. Z tego powodu, że... Że tam już się zbliżam do granicy. Ach, kurde, zdążę uciec. No ale dobra, widzę, że zostały jakieś tam niedobitki. A już, czterech kawalerzystów zostało tutaj, no w sumie tylko kawaleria. Trzech, dwóch. Gdzieś tu, o, wywalony został. Okej, okay, no i został jeden jedyny gościu, który został właśnie wywalony. I zginął. No i pięknie. Zwycięstwo jest nasze, ludziska. Okej, okay, o, trochę straciliśmy, ale 5 punktów renomy, ludziska. Okej, widzę, że kilka osób poginęło. Spoko, albo i niespoko. I mamy dużo więźniów. I tych więźniów możemy sobie dać w takim razie do garnizonu i dzięki temu będziemy mieli dosyć sporo wpływów. I trzeba będzie to wykorzystać. Trzeba będzie to ludziska ogólnie wykorzystać. Dobra, chodźmy do zamku Veron w takim razie od razu. Dajmy. No i oczywiście przy kolejnych głosowaniach będziemy, moi drodzy, cóż? Będziemy starać się... Dla siebie wziąć... Nie, tutaj, dla siebie wziąć kolejne zamki. Nie tutaj chciałem wchodzić, ale w sumie ten zamek dosyć ładnie klimatycznie wygląda. Chciałem tutaj wejść, chciałem dać więźniów. Dobra, dajmy wszystkich. Ja coś dostanę, ja mam nadzieję, że ja coś za to dostanę. 38... Tylko dwa... What? Okej, dwa punkty wpływów tylko. To jest ludziska, chamstwo i rozbój w biały dzień. Tyle wam powiem. Dobra, rozdajemy sobie te levele. Okej. 6000. Musimy pojechać do jakiegoś miasta i sprzedać te towary, które nam się udało zgarnąć. Żeby nie było lipy. Ogólnie nowa seria ludziska, mogę wam zdradzić, że będzie nagrywana bez kamerki również. Bo tam dużo ważnych informacji jest na ekranie w tej grze strategicznej. I po prostu nawet nie mam gdzie kamerki umieścić. Więc tak to wygląda, a nie inaczej. Dobra, ja już do tej armii na razie się nie dołączam. Uciekam do... chyba do tego miasta. Sprzedać tam towary jakieś, żeby to miało ręce i nogi. Przy okazji zobaczę, czy tutaj są jakieś nowe jednostki w tej wiosce. Wow, już 22 minuty nagrywam ten odcinek. Kurczę, strasznie bardzo szybko przy tej grze leci czas. Mega szybko. No i wstawimy sobie te jednostki. Myślę, że będzie spoko. Chociaż czekajcie, zobaczmy na to nasze miasteczko, jak to wygląda. Aha, tutaj nie mogę stąd zobaczyć, muszę tutaj zobaczyć. Garnizon 206, nie no, trochę mały ten garnizon. Ta, musimy sobie dać jeszcze. Co prawda jest tam trochę milicji, w sumie 300. Nie no, dobra, powiem wam ludziska, że... Nie, dobra, nie wkładam jednak. Powiem wam, że garnizon jest dosyć spory, 300 osób. Myślę, że powinno być spoko. Ta. Sobie te jednostki batańskie będę szkolił i tyle. Ewentualnie jak ktoś będzie atakował, to my pojedziemy szybko na pomoc i powinna być w miarę gitowa. Tak czy inaczej będę chciał jeszcze do tego mojego miasta zajechać z tego powodu, że chcę zobaczyć, jak tam budowa postępuje. Jak to tam wygląda. Ale to najpierw chodźmy do pana handlarza i posprzedawajmy. Ile zrobimy? 5900. No, nie za wiele, no ale... Ale zawsze coś z więźnią bym trochę zyskał pewnie, ale... No ale wiecie, punkty wpływu to punkty wpływu. Ogólnie dostajemy ludziska, plus jeden jesteśmy. A to z tego powodu te punkty wpływu mamy, że budujemy sobie te budynki. Więc spoko, naprawdę sprawa. Dobra ludziska, ja myślę, że w tym odcinku się z wami pożegnam, taki troszeczkę krótszy odcinek. Jakie są plany odnośnie tego odcinka? Ja teraz poza odcinkiem polecę do tego mojego miasta, zobaczę jak to tam wygląda. No i co, najprawdopodobniej będziemy dalej wspierać tutaj tę armię. Aha, czekajcie, jeszcze zobaczę sobie szybko tutaj. Ta, no tutaj muszę pójść w focus pointa, bo... Bo zaraz będzie lipa, jeszcze mam chyba jednego focus pointa, no. Ucznictwo jest całkiem spoko. Jazda konna mamy jeszcze w zapasie. Atletyki też mamy w zapasie. Tutaj też. Tutaj również, tutaj też. Powiem wam, że... Że ogólnie jest spoko, jeżeli chodzi o focus point. Tutaj trzeba będzie za niedługo pójść w sumie. Medycyna też. W sumie pójdźmy jeszcze w to. Okej, okay. No i dobra.
spoko. No, dobra, Lisko, więc to było na tyle, że chodzi o ten odcinek. Zapraszam, zostawiam apeczki w górę, napisania pozytywnego komentarza. Ja pojadę do tego mojego miasta, zerknę, co tam mogę jeszcze porobić. I będziemy co, dalej wspierać armię botańskie, dalej walczyć z paskudnym imperium. I miejmy nadzieję, że będziemy jak najlepiej się rozrastać. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć, hej, na razie.